Studia na kierunku zarządzanie drugiego stopnia to przede wszystkim dwie specjalizacje. Po pierwsze, zarządzanie kapitałem ludzkim, po drugie marketing. Dzięki temu studenci mają możliwość kształcenia się według wybranych przez siebie zajęć. Ma to też odzwierciedlenie w kontekście ich ścieżek biznesowych, którymi chcą podążać. Cześć wszystkim, nazywam się Wadym Leonciuk, pochodzę z Ukrainy, już piąty rok studiuję na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie jestem studentem kierunku zarządzania, również skończyłem studia licencjackie z tego samego kierunku, z czego byłem mega zadowolony. Dlatego postanowiłem kontynuować swoje studia tylko na tym samym uniwersytecie i tylko na tym samym kierunku. Pokazując, jak wykorzystać konkretne narzędzia i metody w pracy praktycznej, chcemy zachęcić niejako studentów do wyjścia także poza sam uniwersytet poprzez udział w różnego rodzaju praktykach nadobowiązkowych czy też stażach organizowanych przez Biuro Karier. Są one między innymi odpłatne, co daje możliwość studentom na utrzymanie się i na też kształcenie dalsze, na rozwój osobisty w kontekście własnej kariery. Ważnym elementem studiów na zarządzaniu jest też możliwość uczenia się korzystając z różnych warsztatów i szkoleń właśnie współorganizowanych przez Biuro Karier. Warsztaty te kończą się uzyskaniem certyfikatu i dlatego łatwiej jest studentowi czy też absolwentowi wejść na rynek pracy i pokazać konkretne umiejętności z danego zakresu. Duży nacisk kładziemy na pokazywanie, że zasady etyczne i wartości uniwersalne mają duże znaczenie w świecie biznesowym. Chcemy, aby takie wartości jak sprawiedliwość, uczciwość, równość miały odzwierciedlenie nie tylko w życiu osobistym, ale również zawodowym. Dlaczego kierunek zarządzania? To teraz z pewnością mogę stwierdzić, że kierunek ten daje duże możliwości, a studiowanie na nim jest mega łatwe i przyjemne. Zawsze można oczekiwać pomocy ze strony wykładowców, pracowników, a także studentów. Za to wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować i bardzo cieszę się, że mogę być małą częścią Uniwersytetu z ponad 100-letnią historią.